Piątek, 8 grudnia, przed nami główne wydanie informacji. Grzegorz Żądło, witam i zapraszam. Dzisiaj przejazd techniczny, a w niedzielę już pierwszy, zgodnie z nowym rozkładem jazdy. Pociągi wracają na trasę Tarnowskie Góry-Zawiercie i będą obsługiwać nową stację przy lotnisku w Pyrzowicach. Odbudowa torów i budowa nowych przystanków kosztowała prawie 700 milionów złotych. Karolina Komada. Po raz ostatni pociągi jeździły tędy 30 lat temu. Potem tory zarosły, a częściowo zostały rozebrane. Teraz linia 182 jest gotowa na ponowną obsługę kolejowych połączeń. To prawie 48 km torów z Zawiercia do Tarnowskich Gór. Nowa jest tu cała infrastruktura. 140 km na godzinę pojadą pociągi osobowe, 80 pociągi towarowe, dwie dodatkowe łącznice, które też usprawnią ruch tego pociągu, dodatkowe przystanki kolejowe, piękna infrastruktura pasażerska, system dynamicznej informacji, zmodernizowane też, co ważne, skrzyżowania z drogami kołowymi. Plany odbudowy linii budziły kontrowersje z różnych powodów. Najczęściej podkreślano, że priorytetem powinna być szybka kolej do lotniska z Katowic, które są celem największej liczby pasażerów lądujących w Pyrzowicach, a nie inwestowanie w połączenie z Zawiercia i Tarnowskich Gór. Problem był też z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Był również opór tutaj materii, jeśli chodzi zwłaszcza o Siewierz. Mieszkańcy niektórzy, którzy już tyle lat nie jeździli torem, nie chcieli się zgodzić, niektórzy się pobudowali blisko kolei. To spowodowało, że te konsultacje społeczne były bardzo trudne. Nie tylko mieszkańcy okolicznych gmin mają być potencjalnymi pasażerami pociągów do Pyrzowic, ale też pracownicy portu. Zresztą zarządca lotniska wiąże z koleją duże plany. Także dla realizowanej inwestycji budowy multimodalnego hubu przeładunku towarów i paliw, który jest w trakcie realizacji na lotnisku, to centrum multimodalne będzie połączone bocznicą kolejową właśnie z tą linią kolejową, dowóz paliw i towarów. Przewidywany czas jazdy z Zawiercia do lotniska to 23 minuty, a z Tarnowskich Gór niecałe 20 minut. Obecnie ze stacji kolejowej w Pyrzowicach do terminalu pasażerskiego trzeba przejść około 400 metrów. Do 2028 roku ma to być już 250 metrów i to w tunelu. Wszystko za sprawą planowanej inwestycji w nowy terminal. Wracamy do śmierdzącej sprawy z Sosnowca, którą poruszaliśmy już w czerwcu ubiegłego roku. Mieszkańcy jednej z ulic skarżą się na odór chemikaliów w swoich mieszkaniach i zarzucają służbom opieszałość w sprawie wykrycia źródła smrodu. Tak naprawdę sytuacja ciągnie się od kilku lat, a sprawcy wciąż nie udało się złapać. Winnych więc nie ma, są za to ciągłe interwencje. Fatima Orlińska. Mieszkańcy ulicy Swobodnej w Sosnowcu mają dość nie tylko smrodu, który od lat czują w swoich łazienkach, ale i ciągłych interwencji. Tylko w tym tygodniu Straż Pożarna, Policja i sosnowieckie wodociągi przyjeżdżały na miejsce dwa razy. Za każdym razem normy benzenu, który jest składnikiem m.in. rozpuszczalników, były znacząco przekroczone. Jak informują mieszkańcy, tylko w 2022 i 2023 roku odnotowali ponad 50 dni, kiedy w ich domach śmierdziało chemikaliami. Wszyscy podejrzewają zakład produkcyjny, który jest niedaleko stąd. Tak naprawdę nie ma innego pomysłu, kto mógłby spuszczać takie substancje. W zakładzie produkcyjnym jest malarnia, w której na pewno przed procesem malowania muszą być wytrawiane rozpuszczalnikami te przedmioty. W związku z czym my nie znamy odpowiedzi, kto jest tak naprawdę winowajcą. Natomiast wszystkie poszlaki wskazują na firmę znajdującą się niedaleko stąd. Co jednoznacznie wykluczają sosnowieckie wodociągi, które przekazują, że wspominana firma kontrolowana była już wielokrotnie i to nie ona jest źródłem zanieczyszczeń. Wodociągi wielokrotnie również pobierały próbki ścieków do badań. Dopuszczalne normy trujących benzenu, toluenu i ksylenu wielokrotnie były przekroczone. Sprawcy wylewania zanieczyszczeń nadal nie można namierzyć. Jest nam niezmiernie trudno złapać, bo prawdopodobnie to w którymś z lokali mieszkalnych, które tam jest, ktoś wrzuca do kanalizacji rzeczone rozpuszczalniki, a my nie mamy prawa wejść do mieszkań. My współpracujemy zarówno z policją, jak i z prokuraturą, jak i z WIOS-em. Każdy z nas tym tematem się zajmuje i zawężamy już teraz pole podejrzeń. W październiku ubiegłego roku mieszkańcy składali w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, jednak we wrześniu tego roku postępowanie zostało umorzone. Jak przekazał nam w rozmowie telefonicznej oficer prasowy sosnowieckiej policji, postępowanie prowadzone w kierunku zanieczyszczenia środowiska w znacznych rozmiarach nie wykazało znamion przestępstwa. Swoje czynności prowadzi również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.
Inspektorzy w poniedziałek potwierdzili, że w jednym z mieszkań są wyczuwalne zapachy przypominające zapach rozpuszczalnika. Razem ze Strażą Pożarną, z policją przeprowadzili kontrolę pomieszczeń, mieszkań oraz piwnicy. Inspektorzy przeprowadzili również oględziny interwencyjne na terenie zakładu sąsiadującym z budynkiem. Nie potwierdziły, aby na terenie zakładu były obecne takie same zapachy, jakie były zidentyfikowane wcześniej w jednym z mieszkań. We własnym zakresie pomiary prowadzi każdorazowo również interweniująca Straż Pożarna. W ostatnim czasie interweniowaliśmy dwukrotnie jako specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego pod wskazanym adresem. Działania były nakierowane na ustalenie parametrów atmosfery, czy występują związki, czy też substancje, które mogłyby zagrażać życiu, czy też zdrowiu mieszkańców. Jak przekazała straż, badania nie potwierdziły zagrożenia w budynkach. Mieszkańcy informują, że podczas wcześniejszej interwencji pod koniec listopada konieczna była ewakuacja, ponieważ pomiary gazu wykazały zagrożenie dla zdrowia i życia. Lokatorzy Swobodnej czują się lekceważeni, dlatego zapowiadają zbiorowy pozew. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zaproponował spotkanie w sprawie ciągnącego się od kilku lat problemu, na które zaprosił wszystkie służby, ale i przedstawicieli miasta. Miałoby się ono odbyć jeszcze przed świętami. Powstały kilka lat temu i od tego czasu cieszą się dużym zainteresowaniem. Nie tylko ze względu na to, że można w nich kupić produkty po obniżonej cenie, ale także dlatego, że można w nich miło spędzić czas. Dwa sklepy socjalne w Katowicach prowadzone przez Fundację Wolne Miejsce obchodzą dzisiaj swoje urodziny. Magda Sincewicz. Katowice, Tychy, Warszawa, a niebawem kolejne. Gdy 3 lata temu założyciele Spichlerza przywieźli z Wiednia pomysł stworzenia pierwszego takiego miejsca w Polsce, nie przypuszczali, że odniesie taki sukces. Jak widać, zainteresowanie sklepami socjalnymi jest ogromne. Codziennie korzysta kilkaset rodzin z takich tańszych zakupów. Cieszymy się, że możemy pomagać tym osobom w ich trudniejszej sytuacji właśnie finansowej, życiowej. Ale nie tylko tańsze zakupy, bo co jest bardzo istotne, taka wiarenka właśnie, te spotkanie z drugim człowiekiem. Też tańsza kawa, herbata, ciastko. Żeby skorzystać z takiego wsparcia, potrzebne jest skierowanie z MOPS-u. Jedynie w soboty sklepy są dostępne dla wszystkich chętnych. Klientów nie brakuje. Przychodzimy na zakupy, przy okazji sobie wypijemy kawkę, względnie herbatkę, pogadamy z koleżanką, czy z inną znajomą i jak jesteśmy w sklepie, zawsze korzystamy. Wybór produktów nie jest może tak duży jak w zwykłych sklepach, ale ceny niższe o 50% skutecznie to rekompensują. Kluczem jest krótki termin ważności sprzedawanych produktów. Początki były bardzo trudne, jako że w Polsce istnieje trochę inne prawo niż na przykład w Austrii, skąd przywieźliśmy tą ideę, jako że tam są dwie daty przydatności do spożycia. U nas jest tylko jedna, po której właściwie towar nie można już sprzedawać, towaru nie można sprzedawać. Na dodatek dzisiaj sklepy i sieci handlowe starają się sprzedać nawet u siebie te towary, dając upusty nawet po 70-80%. Może to i więcej niż w Spichlerzu, ale tu w ofercie jest coś jeszcze. Atmosfera. Tydzień zimna, skarbów, rysunku, żywności i sztucznej inteligencji to tylko 5 z 50 tygodni w Europejskim Mieście Nauki, którym w przyszłym roku będą Katowice. W programie najbliższych wydarzeń m.in. morsowanie, rzeźbienie w lodzie, pokazy kulinarne z użyciem ciekłego azotu, warsztaty Zero Waste i programowanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Uroczysta inauguracja obchodów odbędzie się w najbliższy weekend podczas 7. Śląskiego Festiwalu Nauki. Magda Sincewicz. To dopiero zapowiedź tego, co wydarzy się w przyszłym roku. Czegoś, co ma trafić do dziesiątek tysięcy odbiorców i pokazać, że Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia to już nie huty i kopalnie. Po pierwsze, promujemy Katowice jako niesamowicie prężny, jeden z najmłodszych ośrodków akademickich w Europie, o ogromnym potencjale. Bo jak popatrzymy na potencjał ludzki, bo oczywiście Katowice jako miasto są maleńkie, natomiast jak popatrzymy na całą aglomerację, na całą metropolię i cały region, nawet szerzej niż region, na śląskość, to wydaje mi się, że to jest ogromny potencjał. Na który składa się 7 publicznych i kilkanaście prywatnych uczelni, do tego firmy z branży nowych technologii oraz te związane z przemysłem. Inauguracją obchodów Europejskiego Miasta Nauki 2024 będzie Śląski Festiwal Nauki, który od soboty do poniedziałku odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Kiedy tylko rozumiemy działanie rzeczywistości, rozumiemy funkcjonowanie, czy to jest wzór matematyczny, czy to jest przyrząd, czy to jest rozumienie znaczenia tekstu, pojawia się w nas taki rodzaj ulgi i uśmiechu. I
tego będzie pełno na tym festiwalu, zapraszam Państwa, zarówno po stronie tych, którzy to prezentują, pokazują i tłumaczą, jak i tych, którzy chcą to zrozumieć i zbliżyć się do tego. Okazji do zbliżenia się do nauki będzie w najbliższym roku bardzo dużo. Przyszły rok 2024 został podzielony na 50 tygodni, czyli tak naprawdę powinniśmy o tym myśleć jako o czymś, co się właściwie nigdy jeszcze nie wydarzyło w Polsce i wydarzyło się chyba tylko kilka razy w historii świata, mianowicie 50 festiwali popularnonaukowych. Jeden się zaczyna, drugi się kończy, następny się zaczyna, kolejny się kończy, tydzień w tydzień. Dzień w dzień coś nowego, ciekawego, odkrywczego. Od kilku lat jarmark na Nikiszu cieszy się wielkim zainteresowaniem. Niektórzy przyjeżdżają do tej katowickiej dzielnicy kupić rękodzieło czy regionalne wyroby, a inni po prostu pospacerować wśród stoisk. W tym roku będzie ich około 180. Nie zabraknie też występów muzycznych i atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark, który potrwa do niedzieli, można dojechać bezpłatnie komunikacją miejską. Karolina Komada. Latem od pustu babci Anny, a zimą jarmark świąteczny i tak już od 2007 roku. Nikiszowiec po raz kolejny zamienił się w świąteczną krainę i przyciąga tłumy odwiedzających nie tylko z województwa śląskiego. Jest taka nietypowa atmosfera, bo samo to budownictwo i to wkomponowanie tych wszystkich straganów, no to jest takie wyjątkowe. Weekendowy jarmark w Nikiszowcu potrwa 3 dni. Prezentuje się na nim około 180 wystawców z całego kraju. Jak na każdym tego typu wydarzeniu, trudno uniknąć dyskusji o cenach. No nie powiem, że jest tanio, tak? Ale jak kogoś stać, to może sobie coś pozwolić. Czy nie miałe, czy jakiś smal, czy cokolwiek. Wydaje mi się, że to jest właśnie urok tych świąt, nie? Jeździmy do Wiednia, jeździmy gdzieś do Pragi, a u nas też są piękne jarmarki. Tyle. Po 5 zł. Pomimo dość wysokich cen, wystawcy nie narzekają, a ich stanowiska są odwiedzane przez tłumy. Ja myślę, że ten rynek takiego handmade'u cieszy się teraz powodzeniem. Ludzie zaczynają doceniać tego typu rzeczy i myślę też dużo kwestia sprzedaży internetowej. Ludzie też dużo internetowo teraz w tym czasie kupują i myślę, że fajnie się to w fajnym kierunku rozwija. Wśród straganów znajduje się m.in. stanowisko pani Iwony, która od kilkunastu lat przyjeżdża zarówno na jarmark świąteczny, jak i letni odpust. Przede wszystkim kompozycje na stół wyjątkowe w różnych stylach, w stylach ekologicznych, takich naturalnych. Mogą zakupić przede wszystkim tradycje świąt, szopkę betlejemską, którą wykonujemy wraz z dziećmi, mamy różne projekty. Możemy zakupić takie autorskie propozycje, kompozycje do okna, na komodę, anioły, choinki. Jarmark w Nikiszowcu potrwa do niedzieli 10 grudnia. Oprócz tradycyjnych stanowisk organizatorzy przygotowali dodatkowe atrakcje. Akurat nasz jarmark, największą jego atrakcją jest po prostu Nikiszowiec i to, co jest na stoiskach. Więc mamy trochę koncertów, które się będą w przestrzeni Nikiszowca działy. Nie mamy tradycyjnej sceny, ale ona też tutaj zawsze była taka, nie wiadomo co z nią zrobić. Będą też trochę, będą animatorzy z różnych bajek się pojawiać. Mamy bardzo ładne ozdoby świąteczne, które będzie można podziwiać, robić sobie zdjęcia. Mamy dużo dobrego wina. Tradycyjnie na jarmarku można przyjechać się karuzelą wiedeńską. Wiosne osiedle zostało zamknięte, dlatego najlepszą opcją jest przyjazd do Nikiszowca bezpłatną komunikacją publiczną. Taki był piątek w informacjach. Życzę miłego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek.